2 lipca wspominana jest błogosławiona Kolumba Kangwangso, męczennica. Kolumba urodziła się w 1761 roku w południowo-zachodniej Korei. Pochodziła z wpływowej rodziny szlacheckiej i była nieślubnym dzieckiem. Od dzieciństwa była znana ze swej uczciwości, mądrości i prawości. Ponieważ była dzieckiem nieślubnym, została drugą żoną szlachcica Hongyeona. Wkrótce po ślubie poznała wiarę katolicką i zdobyła kilka książek katolickich. Pod wpływem tej lektury uwierzyła, że Pan Bóg jest prawdziwym i jedynym Panem nieba i ziemi. Żyła zgodnie z wymogami wiary katolickiej, postanowiła być abstynentką. Stopniowo zyskiwała podziw wielu ludzi. Opiekowała się katolikami uwięzionymi w czasie prześladowania. Z tego powodu na krótko sama została aresztowana. Po wyjściu na wolność uczyła katechizmu swoją teściową i najbliższych z rodziny. Niestety jej mąż nie zainteresował się wiarą, a przeciwnie, z powodu wyznawanej przez nią wiary źle ją traktował i ostatecznie porzucił, związując się z konkubiną. Kolumba dowiedziała się, że katolicy w stolicy kraju mają lepszą formację religijną. Tym samym przeniosła się do Seulu razem ze swoją teściową. Tam poznała tamtejszych katolików i została przez nich przyjęta. Kiedy podjęto starania o to, by do Korei przybyli kapłani z Chin, Kolumba wsparła tą akcję finansowo. Jej chrztu dokonał ksiądz Jakub Zoengmo, który jako pierwszy kapłan przybył do Korei w 1794 roku. Kolumba postanowiła pomagać księdzu Jakubowi w jego pracy misyjnej. Widząc jej gorliwość i zaangażowanie, mianował ją katechetką i powierzył jej troskę o katolików. Gdy wybuchły prześladowania chrześcijan, Kolumba zaproponowała księdzu Jakubowi zamieszkanie w jej domu. Mógł tam być bezpieczny, gdyż prawo koreańskie nie pozwalało na przeszukiwanie domów szlachcianek. W jej domu chronili się katolicy i mała wspólnota konsekrowanych dziewic. Kolumba była bardzo gorliwą katechetką. Dzięki jej posłudze nawracali się szlachcice, osoby pracujące na dworze królewskim i członkowie rodziny królewskiej. Była osobą bardzo szanowaną i cieszącą się autorytetem. W 1801 roku w Korei znów wybuchły prześladowania chrześcijan. Ktoś poinformował władze rządowe o tym, że Kolumba jest katoliczką. 6 kwietnia została aresztowana wraz z przebywającymi w jej domu. Nie troszczyła się o siebie, ale o bezpieczeństwo chińskiego kapłana. Była 6-krotnie torturowana, jednak nie zdradziła miejsca jego pobytu. Jej stałość w wierze wzbudzała podziw nawet oprawców. Kolumba w więzieniu nadal katechizowała i przygotowywała siebie oraz innych na śmierć męczeńską. Została skazana na nią 2 lipca 1801 roku tylko dlatego, że wyznawała wiarę w jedynego Boga. Wyrok przez ścięcie wykonano tego samego dnia w Seulu. Kolumba miała wtedy 40 lat. Została beatyfikowana 16 sierpnia 2014 roku. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz swoją moc w ludzkiej słabości. Od Ciebie błogosławiona Kolumba otrzymała siłę zniesienia męczeństwa. Niech wszystkim, którzy radują się jej chwałą, zawsze wyprasza łaskę przezwyciężania pokus. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.